Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni cygaro. Jak wygląda? Być może tak. To nie twój klimat? Może pomyślałeś o czymś bardziej smukłym, na przykład o takim cygarze. To żadna z tych opcji? Wiem, pewnie chciałbyś zapalić coś bardzo szybko, no bo dzisiaj nikt nie ma czasu. Pewnie pomyślałeś o czymś takim. Jak widać, świat cygar jest bardzo zróżnicowany i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Zapraszam na kolejny odcinek. Choć najczęściej nagrywam o whisky, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że ten odcinek to najbardziej wyczekiwany materiał na moim kanale. Kiedy ponad rok temu nagrałem pierwszy odcinek cygarowy, spodobał się Wam tak bardzo, że odcinek o formatach to odcinek, o który ubiegaliście się w komentarzach spokojnie, nie dziesiątki, ale setki raz. Moi drodzy, słowo się rzekło, choć czasu trochę upłynęło, wracam i jestem. Podwijam rękawy i bierzemy się do roboty. Aha, i jeszcze jedno. Palenie, cygar też, powoduje raka i choroby serca, jest jednoznacznie złe. Dlatego ten odcinek kieruję po pierwsze wyłącznie do osób pełnoletnich, a po drugie w ogóle nie zachęcam Was do tego, abyście zaczynali palić. Świat cygar to po prostu dużo ciekawej wiedzy, którą chcę poznawać i chcę się nią z Wami dzielić. Jak wiecie z mojego pierwszego odcinka cygarowego poświęconemu tematyce osób początkujących, czyli jak zacząć palić cygara. Cygara mają wiele formatów, wiele rozmiarów, trzeba trochę o nich wiedzieć. Sporo tam o tym opowiedziałem, więc odsyłam Was do tego odcinka. Przypominam jednak, że osoba początkująca nie może palić cygar formatów zbyt dużych, ponieważ te po prostu zawierają za dużo nikotyny i mogłaby ona źle wpłynąć na samopoczucie palącego. Cygara mają różne formaty, ale ich budowa jest mniej więcej zbliżona. Oznacza to, że składają się ze stopy, korpusu, główki i czapeczki albo kapturka. Nic skomplikowanego, ale trzeba to wiedzieć po to, aby za chwilę zagłębić się w ten świat nieco dalej. Cygaro ma także budowę wewnętrzną, która składa się z trzech zasadniczych elementów. FPV, tak można je zapamiętać, czyli filler, wkładka, binder, zawijacz i wrapper. Nie rapper, bo to W jest nieme, tylko pokrywa. Ale Wy doskonale o tym wiecie, bo każdy z Was potajemnie zamawia te makrapy w Macu. Ja wiem. A teraz już zupełnie poważnie. Najważniejszym elementem cygara dla jego smaku jest wkładka, czyli filler. To ta objętość liści w środku cygara. Liście te wybrane są nieprzypadkowo. Nie jakaś mielonka jak w papierosach, czy segmenty w cygarach zwijanych maszynowo. W cygarach premium wkładka ma zawsze taką samą długość, jaka jest długość cygara. Gwarantuje to dwie rzeczy. Po pierwsze, cygaro takie spala się bardzo równomiernie, a po drugie, popiół jest w nim niezwykle mocny. Każdy, kto palił kiedyś cygaro, wie doskonale, że popiół z cygara wcale nie spada sam. W zasadzie najlepiej jest go ukręcić. Na większych eventach cygarowych organizuje się nawet konkursy na ash stand, czyli na stójkę. I takie cygaro z najdłuższym popiołem można postawić zupełnie pionowo, już niemal po całkowitym spaleniu. Oczywiście wymaga to doświadczenia i umiejętności równomiernego spalania. Wkładka to także takie miejsce, w którym twórca cygara może popisać się swoją kompozycją smakową. Niczym mistrz piwnicy czy mistrz kuparzu w świecie koniaku i whisky, cygaro również może pochwalić się swoją kompozycją liści we wkładce, które gwarantują wrażenia smakowe doceniane przez cigar aficionados. Oczywiście dla konsumenta najważniejszym elementem cygara jest wspomniany już wrapper, czyli pokrywa. Pokrywa to jeden liść, który w przeliczeniu na jednostkę wagi jest najbardziej kosztownym liściem z całego cygara, ponieważ musi być dokładnie selekcjonowany i niczym kawałek skóry na piękny portfel albo dobrą teczkę musi mieć nieskazitelną powierzchnię. Oczywiście im większe cygaro, tym większy liść pokrywowy. I tak w cygarach takich większych formatów liść ten musi być naprawdę bardzo duży i naprawdę bardzo gładki i jednolity. To właśnie po pokrywie konsument bardzo często wybiera cygaro i również pokrywa robi to pierwsze wrażenie. A z moich odcinków ubraniowych wiecie już doskonale, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz. No dobra, wiemy już wszystko o zewnętrznej i wewnętrznej budowie cygara.
Wszystko to, co powiedziałem przed chwilą, można jednak zawinąć na chudo i na grubo, na krótko i na długo. I dla osoby palącej ma to bardzo duże znaczenie. Ważne jest zatem, aby rozróżniać formaty cygar, choćby po to, aby przewidzieć mniej więcej, jak cygaro może smakować, bo cygaro bardzo cienkie smakuje inaczej i pali się inaczej niż cygaro bardzo grube. A oprócz tego format mówi także o tym, jak długo cygaro może się palić, bo jeśli chcielibyście spalić na przykład takiego Don Pepin Exclusivos, to prawdopodobnie potrzeba będzie zarezerwować trochę więcej czasu niż dla tej Petit Corona. Moi drodzy, niestety dla nas, czyli dla użytkowników systemu metrycznego, rozmiary cygar opisuje się w systemie imperialnym, czyli w calach. Najpierw podaje się długość cygara w calach, a później jego średnicę w 64 częściach cala. I teraz słuchajcie, żeby się trochę tutaj popisać, ja się nauczyłem, że jeden cal to 2,54 cm, podczas gdy 1,64 cala to 0,39 mm. Nie oznacza to jednak, że ktokolwiek oczekuje od Was tego, abyście w głowach mieli kalkulatory i przeliczali to wszystko na miejscu. Podstawowe formaty cygar mają swoje nazwy i można je po prostu zapamiętać wizualnie, rozróżniając cygara bez problemu. I tak dla przykładu. Taki Davidoff Grand Cru Petit Corona ma 4 cale, a w ringu, bo tak mówi się na te średnice w języku polskim, ma 40, czyli w rozwinięciu 40,64 cal. Ten oto Kain Daytona Limitada to 7x70, czyli 7 cali i 70 w ringu, to znaczy, że więcej niż 1 cal w ringu. Potężne cygaro. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę gotowy, żeby w ogóle je spalić, więc sezonuję je w swoim kompostniku i prawdopodobnie czas, który cygaro to spędzi w moim humidorze, będzie naprawdę długi. Aż w końcu wspomniany już Don Pepin Exclusivos, 9,5 cala na 48,64 w ringu. Również cygaro, które wymaga sporo czasu, aby spalić je bez pośpiechu. Oczywiście wymiary te można także wyrazić w centymetrach i milimetrach, choć w handlu międzynarodowym jest to znacznie rzadziej spotykane. Chciałbym jednak powiedzieć Wam, że wymiary te wyświetlę na ekranie, kiedy będę omawiać poszczególne formaty, ale naprawdę nie ma obowiązku, żeby je zapamiętywać, głównie dlatego, że nie ma w świecie cygar jednej całkowicie zdefiniowanej formuły na formaty cygar. Różne marki interpretują je na swój sposób, tworząc także rozmaite formaty odbiegające od tych najbardziej klasycznych. Dlatego właśnie lepiej jest posługiwać się takim rozeznaniem wizualnym, które po prostu każdemu palącemu powie: tak, to jest Petit Corona, ale nie trzeba mierzyć jej suwmiarką i linijką, bo byłoby to trochę bez sensu i odbierało przyjemność spalenia. Formaty cygar dzielą się na dwie zasadnicze podgrupy, które nie zależą od wymiarów cygara, tylko od jego kształtu. Cygara parejo to cygara o kształcie regularnym, równoległe brzegi cygara na całej długości i płasko zakończona główka. Cygara figurado to cygara, które mają kształt nieregularny, ich średnica może zmieniać się na całej długości, a zakończenia mogą być bardzo różne, często zaskakujące. Wśród tych wszystkich formatów występuje tak olbrzymia mnogość, że nie sposób opanować ich nazewnictwo. Wszystko dlatego, że każda marka stara się wprowadzić swój format lub przynajmniej nazwać go po swojemu po to, aby się wyróżnić. Dobra wiadomość jest jednak taka, że najważniejszych formatów jest niewiele i już za moment poznamy je wszystkie. Bez wątpienia najbardziej tradycyjnym formatem parejo jest Corona. To cygaro, które ma 5,5 do 6 cala i 40 do 42 w ringu. Format ten jest niezwykle ważny, ponieważ stanowi on punkt odniesienia dla innych formatów. I tak bardzo bliski krewny Corony to Petit Corona, czyli mała Corona, która w skrócie mówiąc jest identyczna, tylko krótsza. Palą się one poniżej pół godziny, powyżej pół godziny, przez co są doskonałym wyborem dla osób początkujących. Obecnie chyba najpopularniejszym komercyjnie formatem jest Robusto. Robusto to cygaro nieco krótsze niż Corona i nieco grubsze. Ma 4,34 do 5,5 cala i 48 do 52 w ringu. Świetnym przykładem może być Cohiba Robusto, której akurat tutaj nie mam, więc zastąpiłem ją tym oto Late Hour Robusto od Davidoffa z wizerunkiem Winstona Churchilla na pierścieniu, któremu jednak nie możemy dać się zwieść, bo o Churchillu będzie jeszcze dzisiaj mowa. Moi drodzy, jeszcze jedna ważna sprawa. Trochę data porno z zaplecza mojego kanału.
okazuje się, że subskrybujących mój kanał wśród wszystkich widzów jest tylko 30%, a tylko 20% oglądających ma w ogóle wciśnięty dzwoneczek. Na co czekacie? Przycisk subskrypcji znajdziecie pod wideo. Wciśnijcie też dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć. Kolejnym formatem, który musicie poznać, jest Toro, nazywane także Corona Gorda. To sześciocalowe cygaro, które w ringu ma około 50. Cygaro to pali się ponad godzinkę, więc być może jest to materiał dla osób bardziej zaawansowanych. W tym wypadku do czynienia mamy z oliwą Connecticut Toro. Piątym wartym poruszenia formatem jest Lonsdale, którego przykładem jest Monte Cristo 1. To cygaro, które ma 6,5 cala i 42 w ringu, przez co, nie zwracając już uwagi na długość palenia, raczej nadawać się będzie dla osób średnio zaawansowanych, ponieważ cygara cienkie wymagają pewnej umiejętności palenia, która pozwoli cygara nie przegrzać. Przed nami ostatni i szósty format Parejo. Według mnie tyle zupełnie wystarczy, ale oczywiście jest ich o wiele więcej. Jeśli uważacie, że pominąłem jakieś ważne formaty, koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzach po to, abym wiedział, czy być może konieczna jest kontynuacja lub co moją społeczność, która jest już duża i wielce szanowna, najbardziej interesuje. Zajmijmy się jednak ostatnim formatem Parejo. No i w końcu, moi drodzy, obiecany już Churchill, klasyczny format wywodzący się oczywiście od sławnego premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. Winston Churchill słynął z umiłowania wielkiej polityki, ale także hedonistycznego stylu życia. Czarnego Jasia z wodą gazowaną pił jak mineralkę, a słynął także z tego, że z cygarami pojawiał się zawsze i wszędzie i podobno niezbyt elegancko niespecjalnie patyczkował się z zostawianiem po sobie popiołu, nawet jeśli stał na jakimś drogim, kosztownym i kunsztownym dywanie. Churchill to format, który jest jak Boeing 747, 7 cali i 47 w ringu. Bez dwóch zdań, najbardziej klasycznym przykładem tego cygara jest Romeo Julieta Churchill, które to w moim kompostniku leżakuje już lat prawie 9. Poczekam chyba jeszcze rok i podobno taka wysezonowana Kuba to coś naprawdę niezwykłego, więc na pewno się spotkamy. Tak nam się tutaj miło rozmawia, że dorzucę jeszcze jeden format jako ciekawostkę albo osobliwość. Mowa o formacie Culebra. Culebra to po hiszpańsku wąż i nic dziwnego, że format tak ten się nazywa, bo są to trzy wijące się, zwinięte ze sobą cygara, które już od XIX wieku historycznie przeznaczane były na użytek własny pracowników manufaktur cygarowych. Najsławniejszy przykład takiego cygara to Partagas Culebras. Ja dzisiaj mam La Flor Dominicana, które wyglądają nie mniej spektakularnie. Culebra to wspaniały format cygara, aby dzielić go, dzieląc lub celebrując wspaniały moment, na przykład w trzech przyjaciół, którzy chcą sobie zapalić. Na pewno coś wartego zapamiętania. To już wszystko, co chciałem powiedzieć o Parejo. Zaczynamy teraz z cygarami mniej regularnymi w kształcie. Czas na Figurados. Trzy najważniejsze formaty Figurados to Piramid, Torpedo i Bellicoso. Bez wątpienia największą klasyką jest tutaj Monte Dwójka. Nie chodzi jednak o deser z supermarketu, tylko o kubańskie cygaro Monte Cristo. Piramid to format, który zaostrzony na jednym końcu przez całą długość cygara rozszerza się aż do stopy. Przez wielu Monte Cristo dwójka uważane jest za najlepsze kubańskie cygaro na świecie. Torpedo i Bellicoso to dwa formaty figurados, czyli cygar nieregularnych, które trudno odróżnić. Bellicoso to forma przejściowa pomiędzy Parejo a Figurado, ponieważ zwęża się ku końcowi, ale tylko na samym końcu główki. Podczas gdy Torpedo to cygaro, które zwęża się ku końcowi główki, ale na dłuższym odcinku. Problem w tym, że dzieje się tutaj to, o czym już wspominałem. Producenci cygar wcale nie ułatwiają konsumentom rozpoznawania formatów. To cygaro, które wygląda jak torpedo, bo zwęża się na długim odcinku, przez La Aurore opisane jest jako Bellicoso, podczas gdy ten Alec Bradley, który wygląda jak Bellicoso, nazywa się oficjalnie Torpedo. I bądź tu mądry. Czas na moje ulubione Figurado. Niegdyś znacznie bardziej popularne niż dzisiaj, obecnie trochę zapomniane. Jest to jednak cygaro, które w kreskówkach powszechnie pali Tom z kreskówki Tom i Jerry, a przede wszystkim także Fred Flintstone. Cygaro, które przypomina sterowiec, zakończone ostro po obu stronach perfecto. Wspaniale wyglądające, spektakularne cygaro, które również sprawić może dużo przyjemności osobom początkującym.
Swoją drogą, skoro Tom i Jerry z jaskiniowcami jarali cygara w kreskówkach, to pewnie mówimy o jakichś starszych odcinkach. Dzisiaj, kiedy nauka wie już o wiele więcej o negatywnym wpływie tytoniu i jego palenia na organizm człowieka, byłoby to raczej nie na miejscu. Jest jeszcze jeden format cygar figurados, o którym może nie trzeba wspomnieć, bo nie jest aż tak powszechny, ale akurat mam go w kolekcji, niestety w formie kontuzjowanej, więc go wam pokażę. To Salomon. Przepiękne cygaro, trudne do zwinięcia, bardzo skomplikowane warstwy pokrywy. Niestety w tym wypadku przeżyło bolesny upadek, którego pokrywa nie wytrzymała. Prawdopodobnie będzie już to cygaro nie do zapalenia, ale wciąż cieszy oko, więc jakoś nie mogę się go pozbyć. Przy okazji omawiania formatów cygarowych warto wspomnieć także o cygarach Box Pressed. Cygara te to nie format, bo ścisnąć można każde cygara, czy to parejo, czy figurados. Niemniej warto wiedzieć, że niektóre cygara dla podniesienia wydajności pakowania w pudełkach, które są dość kosztowne, bo drewniane, są pakowane ciaśniej, przez co ścisk sprawia, że zyskują one prostokątny przekrój. I to właśnie dlatego te dwie Olivie Melanio tak łatwo jest mi trzymać jedną ręką. Dla niektórych cygara aficionados ten okrągły przekrój nie jest najważniejszą cechą cygara, a większa wydajność jest pożądana i dlatego cygara Box Pressed również mają swoje miejsce na rynku. Moi drodzy, drugi w historii mojego kanału odcinek cygarowy już za nami. Mam nadzieję, że był on dla Was interesujący i zawarta w nim wiedza okaże się dla Was przydatna. Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej o cygarach, koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzach. Mój kolejny pomysł to omówienie kolorów liści pokrywowych cygar, które często mają ukryte znaczenie. Chciałbym także wiedzieć, co myślicie o tym odcinku i mam nadzieję na ciekawą dyskusję w komentarzach. Tymczasem pamiętajcie o tym, aby znaleźć mnie na Insta i na Fejsie, a kiedy będziecie na Fejsie, w wyszukiwarkę koniecznie wpiszcie nazwę grupy Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny, nie ograniczając się do whisky czy cygar. Mówimy także o ubraniach, podróżach, gastronomii i sporcie. Koniecznie musicie być tam z nami. Tymczasem żegnam się już klasycznie WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!